O, czołem, witam was bardzo serdecznie z tej strony. Garzaki, zapraszam na kolejny odcinek z Battlefielda 1 oczywiście i drugi zgon. No jak zwykle, dobry początek. Nagrywam odcinek, bo ostatnio na kanale najpopularniejszym materiałem generalnie na kanale, który nabił 18,5 tysiąca wyświetleń, jest ten pierwszy odcinek z Battlefielda 1. Kurde, czekajcie, nie pamiętam, jakimi klawiszami tu się w ogóle grało. Więc stwierdziłem, że no nie da się po prostu pominąć tego milczeniem. Kurde, ależ ja dawno w to nie grałem. Pominąć tego milczeniem i po prostu muszę zrobić jakiś materiał, którym właśnie poinformuję was o tym, jak aktualnie wygląda sytuacja. No i rzeczywiście na kanale, który jest zdominowany przez gry strategiczne, przez RTS-y, najpopularniejszym filmem jest ten z Battlefielda 1. Współrzędne wroga przekazane naszej artylerii. Shit. Nie zdążyłem. Tak, o, fuck. O, shit, nie trafiłem ani strzała. No i rzeczywiście jest to spory sukces, no bo jednak na tak małym kanale 18,5 tysiąca wyświetleń, to jest... O! To jest naprawdę sporo. Więc no cóż miałbym tu więcej dodać? Widzieliście to? Ajajaj, zabrakło mi ammo. Gramy medykiem z karabinem RST coś tam 1900... O ja pierdzielę, no nie jestem w stanie tego... Zginę. Nie. Zginąłem. Jak on mnie zabił w ogóle? Mógł stać. No i przebiją się tutaj. Nie ma szans, żebyśmy ich zatrzymali. Wiecie co, ja chyba wezmę jednak szturmowca. Wezmę szturmowca, tylko że z tym działkiem przeciwpancernym. O. Bo ten wóz pancerny nieszczęsny, który widzieliśmy, on nas strasznie tutaj kosił. No ale żeby tak już właśnie zamknąć temat, no to tak. 18,5 tysiąca wyświetleń i oczywiście te liczby cały czas rosną. No jest to ogromny sukces, jestem wam bardzo wdzięczny za to, że tego Battlefielda chcecie oglądać, bo to jest gra niezwykle przyjemna do grania. Szczególnie dla takiego casuala jak ja, nie? Bo ja nie jestem jakby specem od FPS-ów, od strzelanek. A mimo to w Battlefielda 1 gra mi się bardzo, bardzo przyjemnie. Skampimy i wyjdziemy im na plecy jak przejdą. Kurde! Skąd on się wziął? A, to są schody, okej. Okay. No dobra, nieważne. Nieważne. Widziałem nasz czołg, więc możliwe, że ten wóz pancerny już... O nie, on tam jest nadal, on tam jest nadal. Zrespimy się w czołgu. Ale... O nie! Co tu się dzieje? O, ktoś mi go zabił, kurczę. Dobrze, bo ja bym chyba tego nie dał rady zrobić. Muszę przeładować rewolwer. Czy oni wysadzili ten wóz pancerny? Nieważne w sumie, bo tam na B nam wbili. No, z takiej odległości nie miałem szans z shotgunem. Ale mocno go rzuca, powiem szczerze. Okej, okay, jakiś medyk jest w pobliżu, ale on chyba nie podejdzie. Nie, on się oddala. Dobra, spróbujmy wbić na to B. Jedzie nasz czołg, okej. Okay. Dobra, nie ma znaczenia. Wow. Zatrzymuję. Uda się. Udało się. Rozbroili
Osiągnęliśmy cel. Ledwo, ledwo. Widzieliście? Przeciwnik uzbroił cel Alfa. No i pięknie. Wykonałem swoje zadanie, teraz wracamy na cel Alfa. Współrzędne wroga przekazane naszej artylerii. Okej. Wow. Co tu się dzieje? O, rzesz w mordę. 1900, ten shotgun, ta dwururka francuska. Cel Alfa utracony. Kurde, utraciliśmy Alfę. O, szkoda wielka. Ktoś napisał, come on guys, stop sniping. No tak. To jest typowe, trzeba grać pod obiektywy, podbiegać, bronić, atakować, a ludzie sobie grają ze snajperkami i stoją kilometr od pola bitwy. Rzucę nejda. Dobra. Kurde, 16 HP. No miał mało skubany. Ale przeżył. 10-6, no nie jest źle. Prawdę, po tak długiej przerwie. Okej, ale wozów już nie ma, więc wróćmy z powrotem do medyka. Też prosiliście mnie, żebym innymi klasami troszeczkę grał niż scoutem, bo ja zwykle gram po prostu scoutem. No i nie trafiłem. Współrzędne wroga przekazane naszym artylerzystom. Wow, to nasza artyleria. Zabiłem Deadpoola. Okej, dobra. O! Śmignęło mi to koło ucha po prostu. Okej. Kurde. Współrzędne wroga przekazane naszej artylerii. Ajajaj, o, szybko mnie tu wyczaił. Od razu głowę dostałem. 25-14 gość ma, ale no raczej nie haksuje. No właśnie, no cały czas ten problem z hakerami w Battlefield 1 jest. I coraz mi się pojawiało właśnie pod tym starym materiałem komentarze właśnie, że generalnie Battlefield 1 to najlepszy, jeden z najlepszych Battlefieldów w ogóle w historii. Ale ci hakerzy, kurczę, wszechobecni. No wielka szkoda, że twórcy przestali grę wspierać i przestali banować tego cholerstwa. No to naprawdę wystarczyłoby, kurde, 5 minut materiału, znaczy 5 minut. Dwie minuty materiału jakiegoś obejrzeć, żeby sobie zdać sprawę, czy ktoś haksuje, czy nie. No bo tutaj naprawdę są takie totalnie obvious haksy tutaj, czyli mało kto się kryje. O kurde, tu jest typ. To ładnie go wywaliło. Dobra. Ale oni tu cały czas idą, kurde. Dobra, chyba nikogo. Kurde. No, cały czas strzykawkę przekazane naszej artylerii. O, tam widziałem jak obiega. Dobra, spuszujmy ich. A, wygraliśmy. Tak, mamy zwycięstwo. GG. Ja cały czas nie wiem, jak się pisze na czacie, naprawdę. Cały czas tego nie ogarnąłem. No mniejsza z tym.
GG, zniszczone cele. 9 na 10 to był ostatni cel do obrony. Wow. I udało się to zrobić. No, ale mapka fajna. Naprawdę świetnie, świetna jest ta mapa wizualnie zrobiona. Ona się, nie pamiętam jak ona, Pustynia Synajska ona się nazywa bodajże. Naprawdę świetna. A ten co? Okej. Okay. Świetna wizualnie mapa. Przy czym no, na niektórych trybach gry jest taka mocno otwarta i niekiedy ciężko się... Chociaż ona nie, ona jest i tak w miarę w porządku, ta mapka. Jeżeli chodzi nawet pod względem balansu. Okej, okay, kolejny poziom, 84? Trzeci. Okej. Okay. Mam jakąś gwiazdę służby z RSC. O, proszę. Dobra, jedziemy dalej i za chwilę się znowu chyba spotkamy. Dobra, ale nie byłbym sobą, gdybym nie wziął, kurczę, zwiadowcy z karabinem piechoty. Naprawdę lubię z tym grać. No bo to jednak taka typowa broń na okres I wojny światowej, nie? Więc tak historycznie bardzo mi się podoba granie właśnie z tego typu karabinami. No i mamy Gewera 98. Co tam, nikogo tu nie ma? O, ktoś leci. Kurde. Zauważono artylerię. Dostał. Kurde, przeżył. Dlatego bardzo lubiłem też grać w tego Battlefielda 1 na tym trybie hardcore. To było tak genialne. Jest jeden odcinek z tego. Ten tryb jest tak przegenialny. O, nie wierzę. Dobra. Ten tryb był tak przegenialny, że no... Naprawdę, był po prostu. Tylko, że problem w tym, że jest tak mało, kurde, graczy. No zapędziłem się zdecydowanie. Jest tak mało, znaczy... O, ej, żyje! O kurde! To było dobre, ja już, wiecie, puściłem myszkę, klawiaturę, zacząłem gadać. A tu przeżyłem jeszcze. Ten tryb był tak genialny, ale jest, no, jest w Battlefieldzie dosyć mało graczy i bardzo ciężko jest teraz, wiecie, stworzyć rozgrywkę, gdzie można by na tym trybie hardcore pograć. I wielka, po prostu... tutaj żałuję, że tego Battlefielda 1 nie kupiłem wcześniej. Właśnie z tego powodu. Że tak mało zdołałem przegrać na tym trybie hardcore. Wow, snajperski. Zatrzymałem się niepotrzebnie. Ale, no kurczę, gość tam stoi. Ja mam 3-1, cała reszta nie ma zbyt wiele. Okej. Musimy częściej flar używać. Także naprawdę te... Oj, tu czołg tam wysadzili w ogóle. O, nie, nie fajnie, bardzo nie fajnie. Dobra, biegniemy prawą stroną, tak tuż przy krawędzi. Spróbujmy dorwać tego snajpera, który nas tutaj zabił przed chwilą. Cel alfa uzbrojony. I on wyprął pocisków, zanim mnie trafił. Ja w ogóle nie wiedziałem, że on do mnie. Myślałem, że to jakiś sojusznik strzela tu tuż przy moim uchu. Rozbroił cel alfa. Kurde, no ciężko się będzie tam dostać, ciężko, no ale spróbujmy. Teraz nas rzuciło z kolei na lewą flankę, więc no nie mamy chyba za bardzo wyjścia, musimy lecieć lewą flanką. O, ktoś się tu zrespił od nas. No tam po prawej na tym wzgórzu ci snajperzy siedzą, kurczę. To szturmowiec przeciwnika. Aj, ruszył się akurat. O, widzieliście snajpera? Zauważono żołnierza. Dostał. O nie. Cholera. Dobra pozycja. Na cholerę gwizdzesz, gość. Wszyscy wiedzą, że idziemy. Co to tak świeci? A czołg! Okej. Ktoś tam wali. O,
cholera. No i po mnie. Ciężko się będzie do tego dobrać. 42 zostało nas. Co tu zrobić? Szturmowiec? Nie wiem, czy to się opłaci. Nie wiem, czy nie lepiej już wziąć tego... Okej, jest nas sporo tutaj. Pod ostrzałem. Weźmiemy szturmowca. Dobra. Okej. Kurde, już strzelałem. Ale ktoś mi podniesie? Dobra. Zdążymy? O nie, tam był typ. O nie. Wow. Kurde. Czy ktoś tu był w ogóle od nas? Nie, rozbroili. Nikogo nie było. O, byłem sam. Okej, ale wchodzą na B. No problem polega na tym. Weźmy jednak skauta jeszcze raz. Ej, tam jest ten czołg. Może go w końcu wysadzą. To szturmowiec przeciwnika. Nie trafiłem? A, bo to tylko karabin. Okej. Wow. Nie wiem skąd. A, on tu blisko był, okej. To nie widziałem. Dobra. Cel alfa uzbrojony. Okej. Oj, kurde, tu jest ten czołg. Dobrze by było go wysadzić. Tylko trzeba wziąć w takim razie szturmowca tego. No, 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 no. Pod ostrzałem cały czas. Dobra, tam się zrespinie. Trudno. Dobra. Nie. Kurde. Ależ niecelnie, nic nie trafiłem. Ale dobra, no okej, okay, przyszpiliśmy ich. Może się udać. Dobra, C jest zniszczone, C jest zniszczone. Zrespmy się teraz tutaj. O, cholera. Źle rzuciłem. Kurde. Oj, ciężko, ciężko. 6-8. Czy tutaj nadal jest ten czołg? Nie wiem, teraz tu się spróbujemy zrespić. Nic z tego. Zostało nas 7. Więc to chyba tego ostatecznie nie zrobimy, coś tak czuję. Kuni zginął. Patrzcie na to. Ledwo się wychyliłem na chwilę. Dzięki za apteczkę. Żeby zabić tego cholernego snajpera. Tam, tam ktoś wali. Dostał. Widzicie go? To żołnierz przeciwnik. No kurde, w plery swoje musiałem strzelić. No, nic z tego. Nic z tego. Wielka szkoda. Nawet jednej strefy nie przepchnęliśmy. Masakra, masakra. Ostatecznie skończyłem pierwszy w tabeli. Tak jak zacząłem, tak skończyłem tak naprawdę. Mimo, że fragów za wiele nie zrobiłem. Pod obiektywy się próbowało jakoś grać, jak zawsze. No i tyle, tyle. Kończymy dzisiejszy odcinek. Wielka szkoda. Ja mam nadzieję, że kiedyś jeszcze pogram w ten właśnie tryb... jak on się nazywał? Hardcore. Bo on był naprawdę rewelacyjny, strasznie przyjemnie mi się w niego grało, no ale niestety teraz brakuje graczy i nie da rady w niego tak sobie po prostu, wiecie, z doskoku zagrać, nawet wieczorami. Więc no niestety,
póki co za bardzo z tym trybem nie poszalejemy, ale oczywiście Battlefield 1 będzie się regularnie pojawiał. No musi, musi. Skoro tak jest, że kurczę, ten odcinek z Battlefielda 1 właśnie zrobił najwięcej wyświetleń na kanale, no to chyba nie ma wyjścia. Nie ma wyjścia. Tyle z mojej strony. Dzięki serdeczne za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.